Witajcie. Zajmiemy się podkładem, który już, na którym już wcześniej pracowaliśmy. Czyli tam Powerchord A. E. F. G. Natomiast tym razem zrobimy coś takiego, że poruszamy się po pierwszych 6 stopniach skali molowej A, w tonacji A. I spróbujemy się przenosić w różne miejsca na gryfie. To ćwiczenie ma za zadanie pokazać, znaczy usprawnić, poszerzyć taki horizon zdarzeń, event horizon, to chyba jest nawet taka kapela, horyzont gryfowy, że tak się wyrażę, w różnych miejscach. Czyli po prostu ćwiczymy, tak naprawdę ćwiczymy odnajdywanie dźwięku A w danym miejscu na gryfie. Dobra, odpalamy ten podkład. Tutaj mieliśmy problem tego rodzaju, że po prostu nie było słychać, jak mówiłem. Ale dobra, nie, tak naprawdę chodzi mi o to, że tutaj się po prostu przesuwałem, wyszukiwałem dźwięki A. Pierwszy był dźwięk A na stronie trzeciej, próg 14, 16, 17. A na, czyli to mamy dźwięki, 6 dźwięków ze skali A-mol, A, B, C, D, E, F. Czyli mamy A, B, C, 14, 16, 17 i później 15, 17, 18. 15, 17, 18. Na przykład drugi motyw mamy na stronie drugiej, na 10 progu. Następny motyw na przykład mamy analogicznie jak tutaj, od 14 do tu od drugiego. Możesz ty. Możesz ty.
dźwięk A też mamy na siódmym progu, na strunie czwartej. No też mamy na przykład tutaj, na najgrubszej strunie, na piątym progu. Tylko było wyraźnie słychać, że jeżeli im bardziej się przenosiliśmy z wysokiego rejestru do niskiego, tym bardziej dźwięki były troszeczkę takie przytłumione, przygłuszone przez podkład, prawda? Więc to jest też istotne, że dlatego zwykle gra się surówki na wysokich progach, na cienkich strunach, bo podkład jest na, zajmuje inne pasmo, prawda? Jeżeli mamy pasmo przenoszenia gitary, powiedzmy takie, niskie częstotliwości, wysokie częstotliwości, to podkład zajmuje powiedzmy mniej więcej to pasmo, bardziej pcha się w to niskie, prawda? W te niskie dźwięki, a solówka, żeby się przebić, musi, no nie może być, powtarzać tych niskich częstotliwości, czyli tutaj grać na tych, w tym rejestrze, co jest podkład, to solówka gra wyżej. Czyli po prostu solówka, jeżeli tutaj podkład jest, to solówka zajmuje wtedy te rejestry wysokie. I wtedy bardzo się wybija. Słychać uszami, słyszymy, uszami, dobrze, że uszami słyszymy, a nie oczami. Słyszymy uszami, że solóweczka bardziej się przebija, wyraźnie ją słychać. Dlatego po prostu, że dźwięki te są wyżej, inne pasmo zajmuje przenoszenia. Solówkowy ma tam, tutaj jest to. Tak samo na przykład bas, jeżeli bas by grał, powiedzmy, grałby też te dźwięki A, E, F, G, to on generalnie znowu też idzie do tego niskiego rejestru i znowu z tą gitarą drugą rytmiczną, która gra podkład do tego, obie siedzą w tym rejestrze. Oczywiście basowa ma jeszcze niższy rejestr, więc jeszcze bardziej tam jest rozdzielony, prawda? Bas, ta gitara z podkładu, a tu jest gitara z solówki, prawda? Więc jak najbardziej trzeba o tym pamiętać. Jako wasze zadanie byłoby zrobić tak, że poszukać sobie jeszcze więcej motywów, więcej tych fragmentów z tej skali. No może być po prostu ten motyw, nawet co ja grałem. Dzięki za uwagę, do zobaczenia.